Witamy serdecznie wszystkich gości i artystów, którzy jak co roku od 13 lat przybyli po raz 14 na nasz koncert. Ale do 13 lat temu był pierwszy koncert. Jest taki dzień w tej przepięknej wsi w Kłącznie, na który wielu z nas czeka przez cały rok. I on właśnie dzisiaj, jeśli chodzi o rok 2012, się zaczął. A zaczął się jednym z przepięknych utworów, którym dzisiaj raczyć nas będzie Orkiestra Promenadowa z Sopotu. Proszę Państwa, przed nami dzisiaj usłyszymy, zobaczymy zespół kaszubski Modraki z Parchowa, Sarę Schroeder, trio Schroederów, kapelę klezmerską Teatru Sejneńskiego i zespół Morales, a na koniec wielki finał, na który zaprosimy wszystkich artystów na scenę. Jeśli chodzi o finał, to zaprosimy wszystkich artystów, ale również kochaną naszą publiczność do wspólnego odśpiewania pieśni, której... Ale o tym więcej powiemy później. Myślę, że tak. Proszę Państwa, przed Wami Orkiestra Promenadowa z Sopotu. Po raz trzeci na dachu. Wielkie brawa.
skorzystać z chwili, zanim zamontuje się kolejny zespół, żeby podziękować tym, dzięki którym ten koncert na dachu 14 może się odbywać. To może za momencik, a w międzyczasie poprosimy zespół folklorystyczny Modraki z Parchowa. Proszę Państwa, zespół działa już 28 lat. Jak zobaczycie, bardzo odmłodnionym składzie, z ciekawym kaszubskim repertuarem. Zapraszamy. Zespół będzie śpiewał, grał, ale też tańczył. I też Państwa zachęcamy, może nie teraz będą modraki pokazywać swój program taneczny przed dachem, ale można tańczyć, naprawdę celowo pierwszy rząd ławek jest nieco oddalony od dachu, ale to właśnie po to, żeby było miejsce na pląsy. No właśnie. Proszę Państwa, współorganizatorem koncertu na dachu jest Fundacja Pogranicze Sejm, gmina Studzienice, przyjaciele i mieszkańcy Kłączna, Ochotnicza Straż Pożarna w Kłącznie. Wielkie brawa dla organizatorów. No i oczywiście sponsorzy, bez których koncert na pewno nie mógłby się odbyć. Proszę Państwa, są to Felicja i Stanisław, Dawid, Danka i Zbyszek Idzi, Romek Rydlicki, Zdzisław Wojas, Rysiek Czaja, Janka Łojba, Emila i Rafał, Grzegorz Branczel, Mirka i Staś Paw, Ania i Antoś Schroeder, Iwona Schroeder, Ula Nielsen, Łączcy z Kołczyków, Ania i Darek, Ewa i Ros, Sławek Wit, Halina i Zenek, Maryla i Karo, Marcelina i Kamil, Andrzej, Renia i Jasiu, Dorota i Arek, Asia i Max, Iryna i Marek Rekowscy, Iwona i Piotr Stuba, Hania i Zenek, Stowarzyszenie Perspektywa, pan Klemens Wrycz-Rykowski, Kurier Bytowski, Justyna i Włodek Rydliccy, Piekarnia pana Pawłowskiego, Kamila i Paweł Rzepińscy, Agnieszka i Siwy, Teresa i Zbyszek Branczel, Lucyna i Stefan Stencel, państwo Peplińscy oraz koło gospodyń wiejskich z Kłączna. Proszę Państwa, wielkie brawa dla tych osób, które serce oddają, ale też wspierają koncert na dachu, bo koncert na dachu jest tak naprawdę zjawiskiem socjologicznym. Tu witamy pana profesora Cezarego Brachta-Prądzyńskiego, socjologa, który jest wśród gości. No i oczywiście wszystkich Was. Bardzo się cieszymy, że jest nas tak wielu i że dajemy się wprowadzić w ten radosny nastrój muzyki, muzyki bardzo różnorodnej, bo zaczęliśmy od klasyki, operetki i za chwilę prawdziwy, rasowy, kaszubski folklor. Zespół Modraki, minutka na montaż. Zapraszam. Kaszepcy jeziora, kaszepcy
Thank you.
kasety, co ludu noszą, to lansa syją w górę ruch podnoszą. Czyste drogi są święci, czyste drogi są święci. Natomiast dla wtajemniczonych, czyli dla was wszystkich, informacja dodatkowa jest taka, że mimo że tym finałem zakończymy tę programu, takim nieformalnym finałem jest, są zaślubiny z jeziorem. Problem w tym, że zaprosić was mogę, owszem, ale nie mogę wam powiedzieć, o której godzinie to się zdarzy. Zazwyczaj jest już jasno. Ale to może być godzina 4, 5, 6 albo 10 z rana. Więc tym, którzy naprawdę chcieliby w tym wziąć udział, mówię, uzbrojcie się w cierpliwość. Na naszy łące jołem was, to był najlepszy. Yeah.
Dziękujemy bardzo. Było nas tam czec? Dziękujemy bardzo. 14 koncert na dachu właśnie się zakończył w swojej części estradowej. Proszę warować, proszę wyglądać zza płotów i opłotków swoich namiotów i swoich zagród, bo jego ostatnia część zdarzy się nad samym ranem, nie wiadomo dokładnie o której godzinie, za ślubinami, łącz nas z jeziorem. Zapraszamy wszystkich. Dziękujemy teraz bardzo serdecznie. Do zobaczenia za rok. Do zobaczenia. Za rok wróci ten piąty czas. Wszystko do myśli.